Witam serdecznie wszystkich na czwartym spotkaniu z całego cyklu Oswoić Forex, który przygotujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Tematem trading plan postaramy się zbudować efektywny trading plan, przynajmniej będę starał się pokazać elementy, które są dla mnie istotne, którymi ja się kierowałem kiedyś tam i przez pewien okres udoskonalałem swoje zasady, swój plan inwestycyjny. Tak więc postaram się w ciągu, no myślę, godzina 15, godzina 20 maksymalnie. Chciałbym to skończyć naprawdę do 20:30, gdyż temat aż tak bardzo obszerny nie jest, natomiast będę chciał troszeczkę pokazać też narzędzi, które w niedawnym okresie uruchomiliśmy to u nas w serwisie. Będziemy chcieli też pokazać rodzaj dziennika transakcyjnego w praktyce, jak to wygląda. Będzie możliwość również otrzymania takiego dziennika. To są wszystko darmowe materiały, tak więc jeżeli będziecie mieli życzenie, będziemy Wam mogli to podesłać lub możecie się zapisać na taki newsletter, gdzie po prostu będziecie od nas tego typu materiały otrzymywać. Agenda dzisiejszego spotkania. 7 punktów mamy do omówienia, przy czym niektóre punkty będą omawiane szerzej, niektóre troszeczkę mniej, gdyż pewne elementy już były wspomniane na wcześniejszych spotkaniach. I taka króciutka powtórka. No, na ostatnich spotkaniach, na trzecim spotkaniu pracowaliśmy z platformą. Bardzo dużo poznaliśmy takich przydatnych skrótów klawiszowych, przydatnych rozkładów okien na przykład, czyli w jaki sposób swój warsztat dopasować, zoptymalizować, jak to zrobić na przykład na kilku monitorach, co jest ważne, żeby ten komfort pracy przede wszystkim był odpowiedni. Poznaliśmy rodzaje wykresów, rodzaje zleceń, jakie były. Co jeszcze? No, przede wszystkim od strony praktycznej, jak to wszystko na platformie transakcyjnej umieszczać, czyli jak optymalizować górny pasek, pasek narzędzi, jak składać zlecenia szybko, czyli te skróty klawiszowe, które wspomagają handel. No, dzisiaj idziemy krok do przodu, czyli już zaczynamy się zajmować tak tradingiem. No, będziemy chcieli zbudować taki podstawowy, no, w pewien sposób uproszczony plan decyzyjny, czy trading plan. Następne spotkanie, piąte za miesiąc, no, tutaj już się zaczną konkrety, tutaj już się zacznie no, moja ulubiona dziedzina, analiza techniczna, szeroko pojęta analiza techniczna. I też będę chciał podejść do tematu bardzo tak... jakiego słowa użyć, bardzo praktycznie. To znaczy, że nie będą to takie czyste podstawy, może dosłownie 50 minut wstępu, natomiast od razu będę chciał pokazać konkrety. Konkrety to znaczy, że pewien współczesnej analizy technicznej, który no, w mojej ocenie jest jednym z najbardziej precyzyjnych odłamów analizy technicznej, czy z modułów analizy technicznej, która jest no, charakteryzuje się przede wszystkim wysoką powtarzalnością pewnych układów, gdyż układy odczytujemy głównie z wykresu na podstawie pewnych formacji czy pewnych patternów, które się pojawiają. No i będziemy chcieli to aż w trzech spotkaniach omawiać, tak? Dlatego, że rozbijemy sobie szeroko pojęty temat analizy technicznej na trzy spotkania. Za miesiąc zrobimy wstęp, w sierpniu będzie już troszeczkę bardziej rozbudowane narzędzia FIBO. Kolejny we wrześniu będzie szeroko pojęta geometria rynkowa plus pewne układy harmoniczne, pewnego rodzaju modyfikacje. No, każde zajęcia będą jakby takim uzupełnieniem tych spotkań poprzednich. Jeśli chodzi o dzisiejszą agendę i o to, które tematy będziemy poruszać, przede wszystkim na początku parę słów, czym jest trading. To jest, myślę, bardzo oczywiste, natomiast będę chciał pokazać pewien mechanizm, jakim powinniśmy się kierować, czy jaki powinniśmy mieć świadomość tego, czym jest trading i jakie cele sobie wyznaczyć. 5 kluczowych elementów popartych naszym doświadczeniem, a także naszymi elementami, które w realu, tak, czy w czasie rzeczywistym wprowadzane będąc na rynku. Jak dobrać odpowiedni horyzont inwestycyjny? Pokażemy różne style inwestycyjne, pokażemy, które się charakteryzują, jaką powtarzalnością, a także dlaczego na przykład day trading jest najbardziej profitowym stylem inwestycyjnym, a nie long term trading. Mówię tutaj przede wszystkim o rynku Forex. Osiąganie przewagi, czyli skuteczność, czy stosunek zysku do ryzyka. Zrobimy sobie króciutką symulację na arkuszu excelowskim. Pokażemy, jak tymi parametrami odpowiednio modelować, żeby ta krzywa kapitału
była no, jak największa, tak? Jak najwyższa. Wspomaganie handlu. Przedstawię kilka takich narzędzi analitycznych, które są u nas na stronie, na naszym serwisie, które w pewien sposób mogą również unaocznić pewne ważne elementy, o których no, niestety się zapomina, tak? Będąc na rynku. Więc to też rzucimy sobie okiem na pewnego rodzaju dodatki, tak, czy filtry. Pokażemy, jak wygląda nasz dziennik transakcyjny, jak wyglądał on wcześniej, czyli powiedzmy 4-5 lat temu, jak mocno go rozbudowaliśmy na chwilę obecną i co udostępniamy, bo dziennik transakcyjny, dziennik inwestycyjny, pewne wycinki też udostępniamy naszym subskrybentom, naszym czytelnikom, więc też będzie można się zapisać. No i przede wszystkim jakaś modyfikacja, wyjątki potwierdzające regułę, nasze transakcje w oparciu o różnego rodzaju no, techniki, które będziemy chcieli już pokazywać tak krok, no, step by step, tak, czyli krok po kroku. Czego się nauczymy? Pięć najważniejszych elementów tworzących trading plan. Tym zaczniemy, tak? Potem pokażemy, jak wygląda dzień pracy zawodowego day tradera, jak on wygląda u nas, jakie to są godziny, ile czasu musimy poświęcić, w jaki sposób sobie zorganizować dzień pracy. Pokażemy nasze zagrania, czyli no, różnice też w podejściach, tak? Nawiązując do tego wcześniejszego, czyli w jaki sposób patrzymy z punktu widzenia day tradera, w jaki sposób obserwujemy rynek na wyższych interwałach czasowych i czy można te dwa podejścia łączyć, bo często takie pytania dostajemy, więc też będziemy chcieli to pokazać. Pokażę różnicę między skutecznością, czyli między tymi dwoma zmiennymi. Skuteczność, a stosunek do ryzyka i pewien sposób, jak to sobie ładnie poukładać, a i na koniec narzędzia wspomagające handel, czyli przede wszystkim te narzędzia, które są u nas na stronie. Może zacznę takim cytatem Richarda Wyckoffa, który mi się bardzo spodobał, gdzieś tam w zapiskach udało mi się odnaleźć ten cytat z nałogiem, prawie się jak palenie papierosów, które daje satysfakcję wchodzenia i wychodzenia z rynku. Takie praktyki zaburzają ocenę sytuacji, myślenie zostaje zastąpione pragnieniem zawierania transakcji. Tutaj się zgadzam z Richardem, jeśli chodzi o ten mechanizm, który w sobie powinniśmy wyrobić, rodzaj takiej automatyzacji, czyli przede wszystkim, no bo to jest główne założenie trading planu, że te emocje schodzą na drugi tor, natomiast pewien rodzaj takiej automatyzacji, wykonywanie transakcji tak na chłodno, z takim czysto analitycznym czy czysto logicznym podejściem do rynku, że wiemy po prostu, że robimy krok po kroku pewne czynności, które nie robimy jednego, czy dwa dni, czy tydzień. My je będziemy powtarzać w czasie, tak? One będą ciągle powtarzane. I tutaj zawsze powtarzam jeden z elementów mojej nauki, wiem, harmonicznym, szósty rok. I na początku, to było około dwa lata, niecałe dwa lata, spędziłem na badaniu statystyki poszczególnych układów harmonicznych. I każdy układ harmoniczny, to czy to Gartley, czy Butterfly, czy nietoperz, on był przeze mnie przebadany przez około 50 zagrań. To nie było 50 zagrań historycznych, tylko 50 zagrań na rynku rzeczywistym, tak? Na koncie rzeczywistym. I wtedy mogłem zdać sobie sprawę, czy ten styl jest skuteczny, czy nie, czy on mi wychodzi, czy ma wyniki, czy na nim zarabiam, czy na nim tracę. Tak więc to ten mechanizm wtedy już w sobie zacząłem wyrabiać. Potem zobaczyłem, że no, słowa, które jakby utwierdziły mnie w przekonaniu, że o to chodzi, tak? To jest taki proces, który musimy no, sobie wyrobić, tak, nauczyć się, bo no, ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że jest ciężko. Natomiast potem z czasem to jakoś przychodzi. W międzyczasie widzę, są pytania, więc się odniosę do każdego. Czy dostaniecie prezentację ze spotkania? Dostaniecie na zakończenie prezentacji, także bardzo proszę zostać do końca. Prześlemy link, gdzie w odpowiedzi oprócz prezentacji dostaniecie jeszcze takie streszczenie pięciu najważniejszych elementów, które Wam pomogą usprawnić swój trading, bo też to przygotowaliśmy, więc też to będzie wysyłane. Jest nagranie, Panie Krzysztofie, więc ono będzie na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w zakładce Oswoić Forex, także tam nagrania wideo z webinarów wcześniejszych. Tak, właśnie na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zakładka chyba edukacja i podzakładka, czy podstrona Oswoić Forex, tam można je znaleźć, wiadomo, trzeba się zalogować, żeby mieć do nich dostęp. Którego lipca będzie spotkanie? Będą spotkania dwa w lipcu. Jedno organizowane przez nas 19 lipca w Warszawie. To jest spotkanie stacjonarne, ono będzie darmowe, dostępne dla wszystkich na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast szczegóły jeszcze będą w trakcie webinara. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie lipcowe z C,
czyli oswoić Forex 5, będzie to połowa lipca, więc nie wiem dokładnie, bo nie mam kalendarza przed sobą, no ale pewnie jakoś drugi lub trzeci tydzień lipca, również środa, również godzina 19. Okej, tutaj jeszcze padają pytania, czy jest możliwy dostęp wideo? Tak. No, pytacie o to wideo. Wejdźcie na stronę SI, tam powinny być podczepione, bo ja nie mam podglądu. Znaczy, dawno się tam nie logowałem, więc z tego co wiem, te nagrania są, więc po prostu trzeba się zalogować i w odpowiednim miejscu to znaleźć. Okej, tutaj mi ktoś zasygnalizował, że nie ma wszystkich, więc ja tę sprawę wyjaśnię. Tak, upewnię się, żeby wszystkie nagrania były podwieszone. I no myślę, że jeszcze w tym tygodniu wszystko powinno być. Okej. Kwestia techniczna. Jeżeli macie jakieś pytania, z tym, że pytania bardzo bym prosił kierować dokładnie do tego, co omawiam, czyli do tematu czy do konkretnego slajdu, natomiast taka dyskusja zazwyczaj jest na koniec i tam sobie też rozmawiamy o tradingu. Także w trakcie webinara proszę pytać o to, co omawiam, natomiast na koniec zostawić takie pytania poboczne. Główny cel działania na Forexie, trading, czyli wykonywanie transakcji, zawieranie transakcji, kupna, sprzedaży, bo wiadomo, są dwa rodzaje transakcji możemy wykonywać, czyli kupować lub sprzedawać. Możemy sprzedawać coś, czego nie mamy, czyli grać na krótko, tak zwane shorty, albo kupować. No, na giełdzie papierów wartościowych, na akcjach tego nie ma, prawda? Ci, co grają na kontraktach, wiedzą, o co chodzi. Przede wszystkim głównym celem jest uzyskanie większej, czy uzyskanie sumy zysków, czyli tak zwanych take profitów, o zleceniach też mówiliśmy na drugich i na trzecich zajęciach, czyli naszych targetów, aniżeli suma strat. Suma strat, czyli to są nasze stopy, to są zlecenia zabezpieczające, które zostały aktywowane. Ja zawsze to porównuję do typowego biznesplanu. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo lub jakąś spółkę lub jakąś firmę, to no, też mamy prosty bilans, tak? Sprawozdawczość jakąś musimy prowadzić, no i mamy przychody, mamy koszty, no nasz zysk to jest różnica, tak? Czyli między przychodami, między kosztami dajemy znak minus, no i wiadomo, przychody muszą być większe od kosztów, tak samo w tradingu. Takie zestawienia warto sobie robić, bo widzę, padają pytania, jak często robić podsumowania czy zestawienia. Tego typu zestawienia ja przeprowadzam raz w miesiącu. Kiedyś przeprowadzałem częściej, raz w tygodniu, natomiast teraz stwierdziłem, że bardziej ta efektywność jest taka mniej podatna na szumy, bo na pewno się zgodzicie ze mną, że niektóre tygodnie są lepsze, niektóre tygodnie są gorsze, natomiast miesiąc to są 4 tygodnie, 20-21 dni roboczych, więc tutaj już statystyka w tym dłuższym okresie, tych kilkunastu dni, ona jest o wiele bardziej miarodajna niż aniżeli powiedzmy 5 dni, tak, czy kilka dni, wtedy biorę te wszystkie okresy, lepsze, gorsze, no i to spróbuję jakoś podsumować. Więc raz na miesiąc tego typu podsumowania, czy takie bilansowanie naszych wyników robimy. Co jest ważne, ten proces powinien być ciągły w czasie. To nie może być tak, że jeden tydzień mamy bardzo fajny, kolejny minusowy, trzeci minusowy i czwarty nam robi wynik. Przede wszystkim powinniśmy wykonywać, taka definicja sukcesu na rynku, sukces na Forexie to jest odpowiednia ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Te powtórzenia to jest właśnie taki nawyk, który musimy sobie wyrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę Wam pomożemy w tych elementach, jak mogą być poruszone, tak, żeby odpowiednio dane transakcje wykonywać. On musi być ciągły w czasie, względnie powtarzalny i zazwyczaj te wyniki mają być podobne do siebie. W lipcu na spotkaniu w Warszawie będziemy chcieli przedstawić nasze wyniki od początku roku i pokazać, w jaki sposób te wyniki są podobne. Także w styczniu była taka stopa zwrotu przy takim ryzyku, przy innych parametrach, tak od strony statystycznej będziemy chcieli podejść w lutym, w marcu, w kwietniu i w maju, prawda? Więc to z czasem możemy ocenić, prawda? Jak bardzo efektywny, czy jaka stopa zwrotu jest przez jakiś tam dłuższy okres. Pięć podstawowych elementów budowania trading planu. Okej, w międzyczasie na czacie Wam wysłałem nagrania ze strony Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Także możecie sobie to zapisać. Na te pytania, które teraz padają, myślę, że odpowiedź będzie. Także proszę mi dać chwilkę i omówimy te pięć podstawowych elementów, potem przejdziemy do kolejnych.
Pierwszy element. Każdy z tych elementów jest rozbudowany na swój sposób, tak? To są najważniejsze informacje, które u mnie one są uwzględnione lub były uwzględniane tam x czasu temu i one pozostały, tak? Pewne elementy modyfikowałem, pewne wyrzucałem, pewne dodawałem, natomiast to są elementy, które na chwilę obecną są u nas w trading planie, w dzienniku transakcyjnym, który wysyłamy naszym czytelnikom, również one są, więc je wymienimy. Przede wszystkim godziny tradingu. Inaczej inwestujemy w trakcie sesji europejskiej, czyli na początku, inaczej inwestujemy w czasie sesji amerykańskiej. To też będzie porównane za pomocą dwóch strategii, czy to już jest porównane za pomocą strategii europejskiej i amerykańskiej. Obserwowane instrumenty, inaczej gramy na eurodolarze, inaczej gramy na jenach, inaczej gramy na towarach czy surowcach, a inaczej gramy na indeksach typu S&P 500 czy DAX, prawda? Więc to w trading planie też powinno być uwzględnione. Ogólnie trading plan może być rozbudowany na kilka segmentów tak zwanych, prawda? Czyli inny trading plan będzie do stylu typowo day tradingowego, jednosesyjnego, inny segment będzie dla grania na ropie, inny będzie dla grania na, czy dla inwestowania na parach walutowych z jenem, czyli tych, które są aktywne w czasie sesji azjatyckiej. Więc one mogą być, wiadomo, mogą być części wspólne, prawda? No bo waluty, czy na przykład target, czy take profit, czy stop loss mogą być to wspólne elementy. Natomiast charakterystyka bardziej pewnych elementów, pewnych par walutowych, ona może być troszeczkę inaczej poukładana. Interwały czasowe, to jest ważne, żeby określić zazwyczaj na jakim timeframe'ie obserwujemy daną parę walutową, żeby nie było tak, że obserwujemy dzisiaj na M15, M5, natomiast jutro na H1, H4 czy D1, prawda? Żeby w miarę to było tak logicznie poukładane. Ja na chwilę obecną głównie obserwuję na H1, H4, na wyższych interwałach czasowych. W latach 2008-2010 grałem bardzo mocno na interwałach jednominutowych, pięciominutowych, piętnastominutowych, na tych niskich, tak? Czy nawet ktoś mógłby powiedzieć ultra niskich. No bo rzeczywiście, to są niskie interwały. Wtedy troszeczkę mój styl był inny, bo on też ewoluował przez te kilka lat. Natomiast teraz znalazłem taki kompromis, że gram troszeczkę rzadziej, natomiast staram się na dłuższe ruchy, tak? Czyli łapię większe zasięgi w falach, w pipsach, co też pokazujemy to we wtorek na konsultacjach. Ważna jest obserwacja sytuacji, w których nie prowadzimy naszego tradingu. Czyli wyznaczenie takich momentów, gdzie nie inwestujemy. Na przykład to jest moment publikacji danych. Na przykład to będą godziny wejścia nowych giełd, znaczy nowych, no, każdego dnia, tak? Otwiera się giełda we Frankfurcie, w Londynie czy w Nowym Jorku. I sam moment to jest napływ bardzo dużego kapitału i wtedy jest pewnego rodzaju szum rynkowy, tak? Dlatego ja takich okrągłych godzin unikam. Zresztą te godziny będą za chwilkę też wyszczególnione, także będzie można sobie to zobaczyć. Element drugi, warunek otwarcia pozycji, czyli jakiś trigger, jakieś potwierdzenie, najczęściej na niższym interwale czasowym, które nam pokaże, żeby w pozycję wejść. Jak będziemy się zajmować analizą techniczną, to już typowo na wykresach, typowo na takich realnych przykładach będziemy pokazywać, co takim triggerem jest, prawda? Czy formacja świecowa jest lepsza na przykład od układu markowania ceny, tak? Czy odpowiednia godzina, czy odpowiedni poziom raz testowany jest silniejszy od tego, który był testowany kilka razy? No, to są takie niuanse, które są bardzo ważne, tak? Bo w tych szczegółach tkwi jakby sedno sprawy. Warunek otwarcia pozycji powinien łączyć w sobie również element szacowania ryzyka, czyli tak zwany stosunek zysku do ryzyka, przez co ustawiamy wysokość naszego stopa, no a także określenie wstępnej relacji zysku do ryzyka, tak? Czyli tutaj już widzimy, że te dwie zmienne, one są, już jakby jest pierwszy ślad, natomiast cała analiza będzie po piątym elemencie. Trzeci element, sposób prowadzenia pozycji, i on jest o wiele ważniejszy, aniżeli element drugi, tak? Wejść w pozycję można troszeczkę niedokładnie, niekiedy będą to wejścia spóźnione, niekiedy będą zbyt wczesne wejście. Natomiast jeżeli odpowiednio potrafimy prowadzić pozycję, to w mojej ocenie 80% nawet tych negatywnych jesteśmy w stanie wyprowadzić na plus, tak? Żeby one się stały profitowe. Często ja stosowałem taki mechanizm hedżowania pozycji, ale to bardziej na zasadzie money managementu, jak będziemy to omawiać. Czyli co się dzieje w momencie, jak dostaję stratę, a nie chcę jej zaksięgować, odwracam wtedy pozycję.
No to już jest troszeczkę, może nie wyższa matematyka, ale troszeczkę kombinacji jest, tak? Ale przy jednej, przy dwóch transakcjach spokojnie można to opanować. Otwarta pozycja wymaga określenia wstępnego poziomu stop lossa oraz sposobu na zabezpieczenie zysku w momencie, kiedy pozycja zarabia, czyli przestawienie tak zwane na break-even point, czyli na ten poziom wejścia. To daje dwa takie elementy od strony psychologicznej, bym powiedział. Pierwszy, komfort psychiczny, że nie możemy na pozycji stracić. A drugi, bezpieczeństwo, jeżeli na przykład mielibyśmy jakąś awarię, nie wiem, komputera, internetu, a nie zdążyliśmy tą pozycją jakoś zarządzać, tak? No bo różne rzeczy się dzieją, czasami nie ma internetu, jakieś są przerwy, czasami platforma się rozłącza, naprawdę. Jest masa różnych jakichś zewnętrznych czynników, na które nie mamy wpływu. A przestawienie stopa na zero najczęściej nam to zabezpiecza. Po jakiej wielkości tutaj piszecie? Z punktu widzenia daytradera powiem, że po kilkunastu pipsach. To znaczy niekiedy to jest 10, niekiedy 12 pipsów, kiedy pozycję już zabezpieczam na zero. Element czwarty. Sposób zamykania pozycji. Tutaj widzę pytania padają, jaki ma być stop loss konkretnie. No, konkretnie to nie mogę Wam powiedzieć, dlatego że jeżeli pokażę Wam za chwilę analizę na 5-minutowym i powiem, że stop loss ma być 30 czy więcej, to bez sensu, tak? Bo mój take profit będzie pewnie kilkanaście pipsów. Natomiast jeżeli Wam pokażę pozycję z dziennych interwałów, czy nawet na 4-godzinowych, to stop loss może sięgać nawet 25-30, no ale wtedy mój take profit wykręca wynik, tak? I on jest wtedy co najmniej 80 czy 120 pipsów, także zazwyczaj te widełki mamy. Więc nie ma jednoznacznie od 5 pipsów, 8 czy może 30. Pokazujemy zagrywki i takie, w zależności od tego, jaki styl chcemy wybrać, więc nie narzucam nigdy na sztywno, tak? Że day trading jest najlepszym stylem, czy to jest jakby podejście, które jest jedyne na rynku? Nie. Według mnie najbardziej profitowy jest jednosesyjny handel scalping. Natomiast sam coraz więcej mam pozycji swingowych. One mi dają komfort psychiczny, tak? Nie mam kilku pozycji w ciągu dnia, na przykład jedną na 2 dni, ale zarabiam mniej więcej tyle, co na transakcjach day tradingowych. Więc naprawdę ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Czwarty element, sposób zamykania pozycji. Dwa sposoby. Albo zamykamy na TP, na sztywnym take profit, albo prowadzimy tę pozycję. Jeżeli ją prowadzimy, są różne moduły, są różne modele prowadzenia pozycji. Jednym z takich modeli jest overbalance, czyli po największej korekcie możemy prowadzić po dołkach, po szczytach, czyli przeciągając stopa. Są pomysły, widzę, dopadają propozycje na średniej kroczącej. Tak, na przykład na przesuniętych średnich kroczących, to bardziej takie podejście z Dinapolego. Po chmurze Ichimoku, no różne są, tak? My będziemy to pokazywać na konkretnych przykładach i na tych narzędziach, które my wykorzystujemy, na tych obiektach, tak? Wynikających z klasycznej AT, czy bardziej z harmonicznej AT, które się fajnie sprawdzają przy większych swingach. Też padło pytanie, jakie pary są najlepsze, w zależności od tego, jaki styl chcemy uprawiać, tak? Bo jeżeli będziemy grać na 2-3 dni, no to będzie to pewnie Australijczyk, funt do jena i GBP/CHF, tak? Co często też pokazujemy, że tam wyniki osiągamy nawet 220 pipsów, jak wczoraj na funcie do jena pokazywaliśmy transakcje. Na przykład, natomiast euro-dolar czy funt do dolara zazwyczaj to są mniejsze, stosunkowo mniejsze targety, dlatego że charakterystyka tych par walutowych ona jest troszeczkę inna. Tak więc dostosowujemy się do tego, co rynek nam daje po prostu i w jaki sposób się zachowuje dana para. Piąty element, zarządzanie wielkością pozycji. I tutaj taka wskazówka przede wszystkim dla osób początkujących, to zawsze poruszam tę kwestię. Jeżeli zaczynamy nasz handel, czy zaczynamy swoją przygodę z rynkiem Forex, to ja polecam tego typu podejście do nauki, tak? Bo na początku nie gramy dla pieniędzy, może to dziwnie brzmi, tak? Ale na początku gramy dla nauki, tak? Żeby wyrobić sobie chociażby ten mechanizm otwierania pozycji bez emocji, bo to jest ciężkie i naprawdę trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to. Ten motyw polega na tym, żeby grać najmniejszą wartością lota, jaką oferuje Wam dany broker. Czyli jeżeli to są mikroloty, to gramy jeden mikrolot, jeżeli miniloty, to jeden minilot. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy mieć bardzo dużych odsunięć kapitału, przez to nasza psychika będzie też
No, lepiej to znosiła. Nie będziemy mieć takich momentów znużenia, zniecierpliwienia, nie będziemy grać dla pieniędzy. Ja wiem, że to może część osób odstraszyć, tak? No bo Forex się kojarzy z bardzo dużymi wynikami. Natomiast chodzi o to, żeby w sobie ten pewien taki nawyk, tak, wyrobić i patrzeć, jaka ta skuteczność jest, tak? Na przykład sprawdzamy po miesiącu, po dwóch, po trzech i gramy cały czas minimalną wielkością lota. Okej. Krótkie pytanie wam zadam, króciutka ankieta, nawiązująca do tego, co powiedziałem. Pytanie brzmi, który element trading planu jest według Ciebie najważniejszy? Precyzyjny moment wejścia, precyzyjny moment wyjścia z pozycji, sposób prowadzenia pozycji, okres, w jakim nie inwestować, czyli umiejętne filtrowanie szumu, czy wynagradzanie się za wyniki, bo to jest też jeden z ważnych elementów. Padło pytanie, jaki czas musi upłynąć, żeby zwiększyć lot. Zazwyczaj u naszych kursantów to jest od 1 do 3 miesięcy, tak? Kiedy oni się poczują, jeżeli są prowadzeni przez nas, jeżeli są, się poczują już pewniej, tak? Że widzą, że stabilność tych wyników, no, jest powtarzalna z tygodnia na tydzień, nawet z dnia na dzień, więc wtedy w pewien sposób mogą przejść na rachunek czy rzeczywisty, czy nawet większą ilość lota mogą zagrać. Okej, połowa osób zagłosowała. Bardzo proszę, żebyście na samym końcu, jest taki przycisk, zakończ głosowanie, także jak zaznaczycie, naciśnijcie to na dole, tak? Naciśnijcie ten button, zakończ głosowanie. Za chwilkę sobie omówimy wyniki. Ciekawe pytanie pan Marek zadał, jak można się uczyć, tracąc pieniądze, i grać też bez emocji. No, to jest, panie Marku, odnośnie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli ten proces początkowy, gdzie tracimy pieniądze, to są stosunkowo małe kwoty, tak? Dlatego zalecam granie na najmniejszej wartości lota, jaką oferuje panu dany broker. Bo na początku nie gramy dla tych emocji, ani nie gramy dla tych pieniędzy, tak? No, emocje się pojawiają, bo jeżeli mamy 10 strat pod rząd, no to wiadomo, że to coś nam nie idzie, tak? Natomiast od strony finansowej aż nie mamy tak dużego uszczerbku. Okej. Omówmy wyniki. Okej. Pytanie brzmiało, który element trading planu jest według Ciebie najważniejszy? Z prowadzenia pozycji 25%, 20% precyzyjny moment wejścia. Moment wyjścia 12%, okres, w którym mam nie inwestować 12%, wynagradzanie siebie za wyniki tylko 2%. Według mnie, przynajmniej moja kolejność, moja hierarchia brzmi troszeczkę, czy wygląda troszeczkę inaczej. Precyzyjny moment wyjścia to jest numer jeden. Sposób prowadzenia pozycji. To jest numer dwa. Numer trzy, okres, w którym mam siebie wynagradzać za wyniki. Okres, w którym mam nie inwestować, czyli umiejętnie filtrować to. Niekiedy lepiej stać z boku, niekiedy są takie dni, że niekiedy 2 dni, tak? 2, 3 dni stoimy z boku lub mamy jakieś małe pozycje, dlatego że jest bardzo duży szum, czy na przykład czekanie na danych. Tak, to też miało miejsce w pierwszym tygodniu czerwca, gdzie no, w czwartek i w piątek było powtórzenie. No, w piątek PJOC, prawda? W czwartek ECB. A rynek ewidentnie czekał już od poniedziałku. Było widać ten marazm, i dopiero w czwartek się pojawiły jakieś sensowne pozycje, które zrobiły wynik na cały tydzień, tak? Więc to nie znaczy, że im gramy mniej, tym są gorsze wyniki. Nie, niekiedy naprawdę warto poczekać 2-3 dni, po to, żeby był jeden dobry dzień czy dwa, które zrobią wynik na przykład na kolejne 2 tygodnie, bo takie sytuacje też mieliśmy. Ok, przechodzimy dalej do prezentacji. Minimalizacja błędów, rola trading planu, czyli takie króciutkie podsumowanie. Po co ten trading plan? Tak, żeby wyeliminować większość błędów, czy większość nawyków, tam się wyjawiają świadomie, nieświadomie najczęściej, nieświadomie słuchając innych, czytając jakieś fora, nie wiem, kupując sygnały, o sygnałach też za chwilkę
Za chwilkę powiem, czy warto, czy nie warto. Okej, nie widzicie. Dobrze, dobrze, że mi to piszecie. Już zamykam. Mam nadzieję, że teraz ją widać. Dajcie znać, jak zobaczycie prezentację, bo jak nie zobaczycie, jak nie widzicie jeszcze, to ją uruchomię. Widzicie, tak? Jest, świetnie. Okej, mówiłem o pierwszym punkcie. Mniejsza liczba stratnych pozycji. No wiadomo, wasza skuteczność się zdecydowanie poprawia. To jest chyba najtrudniejszy motyw, jaki trzeba sobie wyrobić, taki nawyk, tak? Że po prostu podejmujemy decyzję. Mnie to bardzo długo zajęło, ponad chyba no, około 3 lat, tak? Gdzie, czy nawet więcej, szczególnie już pewne jakieś większe pozycje, żeby je wykonywać tak mechanicznie, tak? W pewien sposób automatycznie, zautomatyzować to. Niektóre nawyki jakieś tam zostały z tej początkowej fazy nauki, natomiast no, walczymy z nimi i no, już jest, one są w mniejszości. Stabilność zysków, to też w lipcu będziemy pokazywać, jak osiągnąć przy w miarę bezpiecznym, czy naprawdę bardzo bezpiecznym, to pozwoli kilkudziesięciu procent, tak jak jest to na chwilę obecną, no, niecały pół roku, prawda? Więc to jest w porównaniu do jakichś lokat bankowych czy obligacji, no, całkiem przyjemna stopa zwrotu. Rewizja założeń, czyli to, co za chwilkę pokażę, czyli pokażę, w jaki sposób mój dziennik czy trading plan wyglądał 6 lat temu, w jakiej formie on jest teraz, tak? Co się zmieniło, co wyrzuciłem, co zmieniłem, co dodałem, dlaczego? I opowiem przede wszystkim, dlaczego tak się stało. Trading plan, godziny handlu i do tego za chwilkę przejdziemy, warunki otwarcia pozycji, sposób prowadzenia, zamykania, zarządzanie wielkością pozycji i bardzo ważna uwaga na samym dole. Ustalamy sobie dzienny target, a także miesięczny. Mamy kursantów, którzy ustalają nawet target kwartalny. Ja tego nie robię, żadnych jakichś planów takich na przyszłość, natomiast miesięczny target w naszym wykonaniu to jest od 550 do 650 pipsów netto w ciągu miesiąca. To wychodzi około 30 pipsów w ciągu dnia systematycznie. Wiadomo, że każdego dnia nie będziemy brać idealnie 30 pipsów. Są dni stratne, rzadko, bo rzadko, ale są. Mamy dni zyskowne i niekiedy jest tak, że w ciągu dnia jesteśmy w stanie przyjąć pozycję nawet na 150 pipsów. Więc zobaczcie, że ona już nam robi wynik na przykład za cały tydzień, no ale poniedziałek powiedzmy był stratny, wtorek był na zero, środa była na zero, a czwartek nam zrobił wynik. Często tak jest. Czyli bardziej to jest taka statystyka w tym dłuższym okresie, co najmniej miesiąc. Tygodni nie polecam, żeby robić jakieś statystyki, znaczy z tygodnia na tydzień można, natomiast troszeczkę ta statystyka w mojej ocenie będzie zaburzona, tak? Bo pamiętam sytuację z marca z poprzedniego roku, gdzie 3 pierwsze tygodnie generowały mi stratę, natomiast czwarty tydzień zrobił mi wynik zarówno na marzec, jak i na połowę kwietnia. Więc ja bardziej to grupuję sobie miesiącami, no kwartałami można też, prawda? Przede wszystkim o tą ilość, wielkość pipsów, bo nie gramy na Forexie na pieniądze, gramy na pipsy, tak? Jaką wartość pipsa wpłynie na rynek, to zależy od nas, od naszego portfela, więc nie ma sensu jakby sobie narzucać jakichś kwot na siłę, tak? Widzę, że padają pytania. Jakie wskaźniki polecam na początek? Ile tych wskaźników? Wskaźniki pewnego rodzaju podejścia do analizy technicznej będziemy omawiać za tydzień, więc nie chciałbym po prostu tutaj wchodzić no, troszeczkę w tematykę analizy technicznej. Widzę, że padają takie pytania już konkretne. Czy można, tu Pan Marek pyta na przykład, jak potrzebuje 10 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy czego, Panie Marku? Czy pipsów, czy złotych, czy euro, czy dolarów? Bo tego nie wiemy. Złotych, a mamy 20 tysięcy na początek, to da radę? No, czyli pytanie o to, czy jesteśmy w stanie wygenerować 100% zwrotu, 50% w ciągu miesiąca. To niech każdy sobie sam odpowie na to pytanie, czy to jest wykonalne, przy jakim ryzyku przede wszystkim, tak? Bo Panie Marku, będziemy w lipcu, jednym z gości naszego wydarzenia będzie trader, który wygenerował stopę zwrotu ponad 600% w ciągu jednego miesiąca w międzynarodowym konkursie inwestycyjnym. Więc no, odpowiadając niejako na Pana pytanie, czy można, czy jest to wykonalne? Tak. Jeżeli Pan chce poznać tego tradera, zapraszamy 19 lipca do Warszawy.
Godziny handlu. Nawiązując do troszeczkę już do takich konkretniejszych rzeczy, która sesja jest bardziej bezpieczna czy łatwiej inwestycji, a która na przykład omijamy? Początek sesji europejskiej i amerykańskiej na pewno nas interesuje, czyli to są pierwsze 3 godziny sesji londyńskiej, 8-11 polskiego czasu, no i 2 godziny, nawet niecałe 2 godziny sesji amerykańskiej, czyli w sumie to jest około 6 godzin, gdzie intensywnie badamy, zawieramy pozycje. No niekiedy mniej intensywnie, jeżeli się nic nie dzieje, ale praktycznie też 6 godzin w ciągu dnia od poniedziałku do piątku zawsze na forecie jesteśmy, można nas spotkać. Ważne godziny. Kolejno 8, 9, 10, 30, 14, 30, 15, 30 i tak zwana realizacja zysków. I teraz króciutko o każdej porze dnia. 2 pierwsze godziny, 8 i 9, otwarcie największych giełd europejskich. Kolejno giełda we Frankfurcie, godzina 8 polskiego czasu, 9 londyńska, 10.30 publikacje danych z Wielkiej Brytanii, najważniejsze dane ze Stanów to jest 14.30, 15.30 moment wejścia giełdy na Wall Street, gdzie też jest duża zmienność, no i realizacja zysków, zamknięcie, tak zwane zamknięcie sesji, czy zamknięcie tych pozycji jednosesyjnych giełd europejskich. To jest taki okres, szereg czasowy od 17.30 do 18.00 czy do 18.30. Więc no, one są w miarę istotne. Czy jest na Forex Lunchtime? Jest. I to też, Panie Piotrze, będziemy pokazywać pod kątem naszego dnia pracy, jak to u nas wygląda. Dlaczego nie ma sesji azjatyckiej? Tutaj Pan Maciej pyta. Dlatego, że my w czasie sesji azjatyckiej nie gramy, więc nie dajemy tych godzin. Jeżeli nie inwestujemy w ciągu w nocy, no to nie będziemy tam tych godzin podawać, tak? Nie wydaje nam się, że jest to jakoś bardzo przydatne z punktu widzenia inwestora jednosesyjnego. No, po prostu tak, mieliśmy kiedyś taki okres, że inwestowaliśmy na sesji japońskiej. Nawet pracujemy nad statystykami, czy nad badaniem pewnej powtarzalności w czasie sesji japońskiej, gdyż występuje bardziej na tej konsolidacji, ale są pewne powtarzalne układy, więc myślę, że z czasem się to pojawi. Jeśli chodzi o nasze opracowania odnośnie tych wspomnianych strategii, czyli sesji dopołudniowej i sesji popołudniowej, one są dostępne u nas na naszym serwisie. Jak wejdziecie sobie na fiboteamschool.pl, w czasie konsultacji zaawansowanych, w czasie webinarowej konsultacji na rozszerzonej w każdy wtorek o godzinie 20, tego typu zależności pokazujemy na realnym rynku na podstawie naszych transakcji wykonanych. I to jest kolejna strategia europejska, która bazuje tylko i wyłącznie w godzinach 8 do 11 na podstawie pewnego stałego mechanizmu, a także strategia amerykańska będzie związana tutaj z elementem czasu, gdyż nie tylko cena, ale również czas jest bardzo ważnym czynnikiem, także bardzo ważną zmianą. Tego typu opracowania są dostępne, jeżeli jesteście zainteresowani, odsyłam do strony, tam znajdziecie wszystko. Jakiego rodzaju szczegóły, w jaki sposób można te opracowania otrzymać, czym są konsultacje i dlaczego warto w nich uczestniczyć. Kilka takich ważnych pytań, na które musimy sobie samemu odpowiedzieć, aby zbudować skuteczny trading plan. I te pytania, czy do tych pytań my dochodziliśmy naprawdę do kilka lat, żeby być świadomym przede wszystkim tego, czy chcemy się zajmować Forexem na poważnie, czy nie. Pierwsze z tych pytań brzmi, czy jesteśmy w stanie potraktować Forex czy inwestycje na rynku finansowym jako główną pracę zawodową? Czy trading będzie dla nas jedynie dodatkiem, jakąś alternatywą, może rodzajem hobby, bo też z tego typu jakby podejściami się spotkaliśmy? Czy będzie to typowo rodzajem pracy, tak? Czy można w jakiś sposób to połączyć z pracą na etacie? Też często tego typu pytania dostajemy, stąd też nasze opracowania ułatwiające troszeczkę handel, tak? No bo jeżeli musimy poświęcić w ciągu dnia 2-3 godziny, no to jest troszeczkę łatwiej, aniżeli tak jak my 8 godzin czy 6 godzin, tak? Więc spokojnie można. Jak zamierzamy sobie radzić ze stresem? No, my się psychologią jako taką nie zajmujemy, natomiast możemy na podstawie naszego doświadczenia bardziej i tego, w jaki sposób my sobie radziliśmy z różnymi negatywnymi emocjami, no, co warto usprawnić, tak? Czy jakie są mechanizmy, które nam pozwolą przede wszystkim zaufać? Jednym z takich wskazówek, no, to jest zaufanie do systemu, zaufanie do tego, co robimy.
jeżeli, zawsze to podaję na takim przykładzie, jeżeli układ Gartleya, który badam 7 rok i miałem już ponad 1000 zagrań, spokojnie na jeden układ, ja jestem w stanie powiedzieć, który układ z jakim potwierdzeniem, w jakiej godzinie i na jakiej parze walutowej, a także na jakim interwale czasowym działa lepiej, działa gorzej, tak? Gdzie jest większa skuteczność, a gdzie jest ta skuteczność mniejsza. Więc to jest jeden z takich elementów, to zaufanie do tego, co ja robię, zaufanie bazujące na podstawie tego, ile razy wykonałem, czy ile razy zagrałem dany układ. Pytanie numer 3. Jak będzie wyglądało nasze stanowisko tradingowe? Gdzie tradujemy? Czy będziemy robić to w domu, w biurze, z telefonu, z laptopa? Czy będziemy mieć do dyspozycji 3 monitory, czy może tylko jeden, a może jeszcze więcej? Jeśli chodzi o optymalizację warsztatu pracy, omawiałem to na drugich i na trzecich zajęciach, tak? Jak podłączyć 2 czy 4 monitory, w jaki sposób sobie ułożyć wykresy, więc no, nie będę się do tego cofał. Natomiast komfort pracy się znacznie zwiększa, jak możemy analizować na kilku monitorach, tak? Na różnych interwałach czasowych jeszcze dane pary walutowe, gdyż wtedy nie musimy się jakby martwić o to, czy przegapimy sygnał, czy go nie przegapimy. Jak dużo czasu możemy poświęcić? My poświęcamy średnio 40-50 godzin na obserwację rynku tygodniowo, tak? Czyli miesięcznie to jest około 200 godzin, jakie poświęcamy, no rocznie to by trzeba przemnożyć, tak? Razy 12 miesięcy, więc stosunkowo dużo. Można mniej. Mamy traderów, czy mamy inwestorów, którzy poświęcają w ciągu dnia dosłownie godzinę, może nawet niecałe półtorej godziny na to, żeby obserwować rynek, ale tylko i wyłącznie co interwał jednogodzinowy albo co 4 godziny, tak? Czyli grając na wyższych TF-ach. Nie znam osobiście inwestorów, którzy by obserwowali rynek na wysokich interwałach typu tygodniowy, miesięczny na Forexie i grali tylko i wyłącznie pod to. Nie, rynek jest zbyt szybki, Forex jest zbyt szybki i tak naprawdę nie warto tracić okazji, które są bardzo często, no bo jeżeli w ciągu dnia na świecach godzinowych jesteśmy w stanie mieć kilka sygnałów, na świecach godzinowych, mówię na kilku parach, tak? Więc jeżeli byśmy chcieli grać na świecach tygodniowych czy miesięcznych, no to jeden sygnał by się mógł pojawić maksymalnie raz na tydzień, tak? Czy raz na miesiąc, no ja sobie tego nie wyobrażam i raczej gracze, czy raczej inwestorzy, którzy są, to są aktywni traderzy, którzy no, stosunkowo dużo wykonują transakcji. Warto sobie wypisać swoje mocne strony i słabe strony, tak? Czyli coś jak na rozmowie kwalifikacyjnej, proszę podać 3 swoje mocne i słabe strony. Więc no, tutaj warto być szczerym samym ze sobą, tak? Czy ta pewność siebie, czy zaufanie do systemu, czy jestem cierpliwy, konsekwentny, czy szybko się zniechęcam, czy umiem się samemu zmotywować, to jest tak bardziej od strony psychologicznej. Też taki test samego siebie, więc warto po prostu być świadomym, jak możemy zareagować w negatywnych momentach, tak? Bo paradoksalnie na Forexie, jeżeli zbyt dużo zarobimy, to też nie jest źle. I to też możecie się dziwić, dlaczego tak jest. No dlatego, że mamy nagle raz, że duży przypływ gotówki, dwa, jakaś stopa zwrotu staje się nieosiągalnie, dla nas wcześniej nieosiągalnie duża, a trzy, no nie możemy tego wszystkiego reinwestować, no bo jeżeli stracimy albo uszczuplimy to chociażby nawet o 50%, to będzie bardzo bolało. No ja mówię to na swoim przykładzie, bo coś takiego już przeżywałem, więc taka zasada, wynagradzanie siebie za wyniki, co też było w ankiecie, to jest bardzo ważne, tak, żebyśmy wypłacali regularnie ten zysk raz na tydzień, raz na miesiąc. Ja to robię aktualnie raz albo dwa razy w ciągu miesiąca, a mam traderów, czy znaczy znam traderów, którzy każdą zyskowną pozycję wypłacają, jakakolwiek ona by nie była. Jeżeli jest mała, też ją wypłacają na swój rachunek. Więc to już jest bardzo indywidualna kwestia, no ale tak, żeby się tymi zyskami cieszyć. Szóste pytanie. Jak wyobrażamy sobie siebie osiągającego sukces w tradingu? Czyli właśnie co robimy z tymi pieniędzmi, jak często je wypłacamy, czy reinwestujemy, czy nie, jak zarządzamy naszym portfelem? No, przede wszystkim trzeba określić też swoje dążenia, swoje jakieś cele długoterminowe. Na przykład, co będziemy chcieli osiągnąć, czy jaka stopa zwrotu nas zadowala za pół roku, może za rok, tak? Jeżeli w naszym wypadku będzie to kilkadziesiąt procent w ciągu roku, około 60 czy 80 w ciągu roku na sporym depozycie, to jest bardzo dobry wynik, tak? To są wyniki, które, no, które będziemy chcieli pokazać w lipcu, od początku tego roku, więc to jest osiągalne jak najbardziej.
jakie korzyści daje prowadzenie takiego trading planu, czy spisanie tych wszystkich zasad? No swego rodzaju taką mapą, takim GPS-em dla tradera, że no, wiemy, jak unikać błędów, jak ten trading ma być mniej ryzykowny, jak ograniczyć swoje emocje, możemy sobie badać nasze statystyki, nasze wyniki, postępy, tak? Czyli jak trading nasz wyglądał. To jest fajne narzędzie, bo ja znajduję zapiski, wcześniej robiłem to na zwykłym zeszycie, tak? 2008, 9, 10 rok, gdzie zapisywałem swoje jakieś sukcesy, porażki. Teraz robię to w Excelu i można się cofnąć po prostu te x lat wstecz i zapisywać sobie również nasz stan emocjonalny, co jest ciekawe. Czyli patrzymy, jakie problemy mieliśmy wtedy, jakie problemy są teraz, co się zmieniło, co jest na lepsze, co na gorsze, więc to jest taka też rodzaj takiej ewolucji, którą każdy przechodzi. Chronimy się w ten sposób przed nieracjonalnymi decyzjami, bo często jest tak, że ponoszą nas emocje, zazwyczaj jest to niepotrzebne działanie, no, ale to wiemy po czasie. No i taka chęć odegrania się po serii złych strat, tutaj widzę, przyznaję ci mi rację, więc dokładnie tak jest, że często jest tak, że mam no, kilka stratnych pozycji z etapu pod rząd. Każdy to ma, my również to mamy, więc to jest normalne. I ja sobie radzę w ten sposób, że zazwyczaj sobie robię dzień przerwy. Dzień przerwy to znaczy następny dzień robię sobie wolny, gdyż mam świadomość tego, że jak przerwę za dwa dni, to moja głowa troszeczkę się oczyści z tych negatywnych doświadczeń, które miały miejsce na przykład dzisiaj. Tak? Jeżeli dzisiaj miałem stratny dzień, to pewnie ja przyjdę dopiero w piątek na rynek, a jutro sobie zrobię wolny, czy będę stał z boku. To też polecam każdemu. Dwa rodzaje wejść, jeśli chodzi o metodologię Fibonacciego, agresywnej i konserwatywnej. Tutaj będę chciał się troszeczkę zatrzymać na konkretnych przykładach. Czym się różni jedno od drugiego? Jedno podejście agresywne, gdzie gramy na pierwszym lub drugim teście, zgodnie z kierunkiem układu i raczej to jest ten drugi test, czy tak zwany retest, lub konserwatywne, gdzie szukamy dodatkowych potwierdzeń, no, czyli linia trendu, czy jakieś średnie kroczące, czy formacje świecowe, to będziemy omawiać, jak będzie działał analizy technicznej, więc każdy z tych elementów, który jest wymieniony tutaj, będzie bezpośrednio naniesiony na wykres i pokażemy, które elementy są lepsze, które gorsze, które my stosujemy, a które unikamy. Sprawdźmy taki przykład na parze walutowej AUD-CHF, czyli troszeczkę egzotyczna para. Znaczy, może inaczej, mniej popularna, tak? Bo nie jest ona tak popularna jak euro-dolar, czy funt do dolara, czy franek. No, już widzimy, że to jest relacja dolara australijskiego do franka szwajcarskiego, prawda? Wejście nastąpiło na proste odbicie, stosunkowo proste analizę, tak? Którą wykonaliśmy od 2 maja, zaznaczając początek lokalnego dołka do końca. Ciągniemy FIBO, czyli od początku, tu zawsze będzie poziom 100, do końca poziom 0. Zaznaczają nam się różnego rodzaju współczynniki FIBO. Tych współczynników wewnętrznych używamy 5. Tu są zaznaczone 4 analizy, 38,2, 50, 6,1,8, a także 7,86 i 8,86. Mówię o wewnętrznych, bo zewnętrzne to troszeczkę inaczej się stosuje. Widzimy, że rynek opiera się na 61,8, 38,2, czyli to miejsce i 50, przebija bardzo gładko, więc tam nie myślimy w ogóle o wejściu. Widzimy, że rynek zatrzymuje się w tym miejscu. Schodzimy na niższy interwał czasowy, nawiązując do tego, co było na trzecich zajęciach, gdzie podzieliliśmy sobie ekran i pokazaliśmy, jak obserwować jeden instrument w różnych skalach czasowych, tak? I to jest praktyczne wykorzystanie tego. Czyli była analiza D1, przechodzimy na analizę 4-godzinową, H4, wchodzimy w pozycję i próbujemy ją targetować, czyli ustawiać sztywny take profit w tym miejscu, tutaj zaznaczmy TP, na zasadzie zmiany biegunów. To jest układ, który również będzie przez nas omawiany. No tutaj mogę jedynie zasygnalizować, że to są wcześniejsze dołki, które były wsparciem dla rynku, one stają się obecnie oporem, prawda? Więc dla mnie to już jest znak, że w tym miejscu rynek pewnie się odbije, no bo stara statystyka na projekcie nam mówi to, że jeżeli rynek chodzi do wsparcia lub do oporu, on się 4:1 odbija się, tak? 4 razy się odbije, za 5 razem go przebije, co się dzieje, dostajemy cofkę, tak? Więc łatwiej tę pozycję nam stargetować. Motyw wejścia był, zobaczcie, na interwale ultraniskim. Ktoś mógłby powiedzieć, że on jest bardzo krótki, tam jest dużo szumu. No, po części się z tym zgadzam, natomiast ten interwał mi posłużył jedynie do tego, żeby w pozycję wejść jak najbardziej precyzyjnie. Tu mamy wspomniany wcześniej 61,8, czyli to wsparcie wynikające z prostego mierzenia FIBO. Drugi test linii układu, czyli to miejsce, no bo pierwszym testem
Był ten atak, tak? Widzimy, że on jest obroniony. Czyli zgodnie z zasadą Fibonacci Trading wejście agresywne, czekamy na tak zwany drugi retest, czy drugi test linii układu. No tą linią układu jest 618. Wchodzimy w pozycję stop loss, zobaczcie, 15 pipsów spokojnie wystarczył po to, żeby wziąć pozycję z rynku niecałe 100. Czyli stosunek zysku do ryzyka na oko widać około 6 do 1 przy dłuższym zagraniu, tak? Bo to jest ważne, żeby to zagranie też było na, no, albo na wyższym interwale, wtedy nasz take profit będzie większy, tak? No bo jeżeli ja analizuję na D1, no to nie będę brał zysku rzędu 20 pipsów, gdyż on jest będzie za mały. Natomiast jeżeli już on ma co najmniej 80 pipsów, czy widzę, że jest tak duży potencjał, to tyle z rynku będę chciał ściągnąć. Dwie kolumny, które bardzo bym chciał, żeby się pojawiły w waszych dziennikach lub w naszym dzienniku one są, czy pozycja tak. To jest odpowiedź, którą musimy sami sobie napisać, tak? I musimy być szczerzy wobec tego. Czy pozycja była zajęta zgodnie z trading planem i czy była prowadzona i zamknięta zgodnie z trading planem? To znaczy, czy nic tutaj nie było naciągnięte, w pewien sposób nie ubawiliśmy rzeczywistości, czy nie weszliśmy emocjonalnie i tak dalej, prawda? Czy tutaj musimy odpowiedzieć, no albo tak, albo nie. No i tutaj to samo, albo tak, albo nie. Warto, abyśmy o tym pamiętali. Jak taki dziennik może wyglądać? W jakiej formie on może być przede wszystkim? Ja kiedyś go prowadziłem w zwykłym zeszycie. Czy to jakiś skoroszyt, czy można sobie wydrukować coś z Worda, jakiś szablon i wpisywać ręcznie? Łatwiej się to prowadziło. Potem był Excel, potem był blok w tej kolejności, tak? Czyli blok, który założyliśmy no, już dobre 2 lata temu, on w pewien sposób pomógł nam też usystematyzować pewne układy, które się pojawiają, publikując je publicznie po prostu, tak? No, założyliśmy, że jest bardzo duże zainteresowanie tym, więc troszeczkę nasze działanie edukacyjne rozwijamy jeszcze bardziej, tak? Pokazując tych zagrań jeszcze więcej, no i wchodząc w szczegóły. Natomiast w Excelu to może wyglądać w ten sposób, tak? Czyli mamy wiersze, mamy kolumny, no tutaj wiadomo numer zleceń, czyli ilość tych transakcji, no z czasem będzie ich bardzo dużo, bo jeżeli wykonujemy transakcji w ciągu tygodnia około 50, czy no różnie, niekiedy są, jest to 30 zagrań, niekiedy 150, no czyli w miesiącu będzie nawet 200 zagrań, no to po kilku latach będzie bardzo dużo tutaj, tak? Ale łatwiej jest to spisywać na przykład w Excelu, przynajmniej na chwilę obecną, aniżeli cały czas w zeszycie to robić. Kierunek trendu, czyli oznaczamy strzałką, czy mamy górę, czy mamy dół, kupno lub sprzedaż, długa lub krótka pozycja, wejście, na przykład 1,35 na euro-dolarze, czas zawarcia pozycji, interwał czasowy, powód zawarcia transakcji, czyli krótki opis, tak? Dlatego, że widzę jakieś potwierdzenia, że nakłada się FIBO, że jest odpowiednia godzina, czy fajny układ ze strategii europejskiej czy amerykańskiej, bo tam są dosyć jasno sprecyzowane te targety. Dodatkowe potwierdzenia, one również wynikają z analizy technicznej, ustawienie stop lossu i take profitu. Czyli jaki ma być nasz stop loss i on ma być w pipsach tutaj ustawiany. Powiedzmy 13,50, żeby ta zasada 3 do 1 była zachowana. Wyjście z pozycji, czyli gdzie jest ustawiony nasz target lub jaki jest powód tego wyjścia z pozycji. Rezultat, tak? Czyli to jest na przykład strata czy zysk 30 pipsów, strata 15 pipsów. Emocje, to jest dosyć istotny też element, który kiedyś miałem, dosyć mocno nad nim pracowałem. No, czy zagranie było zgodne z trading planem, czy też nie. Natomiast w jaki sposób wygląda dziennik transakcyjny Fibonacci Teamu, który prowadzimy no już od dłuższego czasu, od tego roku, jak mocno on jest rozbudowany. Przejdźmy zatem do omówienia sobie takich przykładów. No zobaczmy, mamy pozycję, mogę wam również wysłać, czyli w jaki sposób, jeżeli byście chcieli oczywiście, dostawać tego typu dziennik transakcyjny na wasze skrzynki mailowe. Możecie wysłać bezpośrednio zapytanie i my w odpowiedzi będziemy wam wysyłać raz na tydzień. Czym jest ten dziennik transakcyjny, jak on wygląda? Teraz króciutko bym wam chciał to przedstawić. No, tytuł, nasze logo, data, para walutowa, jaki rodzaj setupu, czy intradayowy, czy swing trade'owy, przez co też będziecie mogli udoskonalać waszą strategię, zagranie before, czyli tak zwane przed wejściem w pozycję, określam
sytuację na rynku, czyli badam, czy to jest ten wzrostowy, spadkowy, czy może horyzontalny, jaki interwał czasowy mnie interesuje, jaka jest pozycja, krótka, długa, rodzaje zlecenia, zlecenia natychmiastowe, czyli wchodzę po cenie rynkowej, tak zwane zlecenie z ręki, cena otwarcia pozycji lub zlecenie oczekujące, jakiego buy limit, sell limit, buy stop czy sell stop, najczęściej Wam powiem, to są zlecenia natychmiastowe. Zabezpieczenie pozycji, stop loss, take profit, czy mam, czy ustawiam, jeżeli tak, to na jakim poziomie. No i przede wszystkim to jest istotne, czyli przesłanki otwarcia pozycji. Przesłanki otwarcia, za chwilę będą przesłanki zamknięcia. Wypisuję potwierdzenia, które są ściśle zdefiniowane w moim trading planie, czyli zniesienia FIBO, układy geometryczne, formacje świecowe, które potwierdzają, no i elementy, które na przykład też Wam udostępniamy, typu markowanie ceny. Tutaj za chwilkę powinno się pojawić wideo, ono też jest dostępne u nas na stronie. Na przykład macie element, którego, nie wiem, pierwszy raz słyszycie lub do końca nie rozumiecie, możecie sobie zobaczyć i nauczyć się, czym jest, tak? Transakcja przed, w momencie wejścia, tak? Czyli najbardziej precyzyjny moment, jaki staramy się uchwycić, żeby taką transakcję pokazać, tak? No tu jest krótka pozycja na funcie do dolara z 27 maja, interwał jednogodzinowy, prawda? Tutaj już jest transakcja, w jaki sposób ona się realizuje, czyli idzie w naszym kierunku. Oczywiście wszystko to musimy archiwizować, tak, żeby fajnie sobie tą to mówić. Informacje dodatkowe. No i tu jest zazwyczaj taki szerszy opis. W dniu 27 maja pojawiła się transakcja oparta na projekcie prostej. Warunek, prawda, czyli opis, dlaczego weszliśmy w pozycję, gdzie było zlecenie zabezpieczające, w jaki sposób było zdefiniowane, co widzieliśmy w szerszym interwale i tak dalej, przesłanki zamknięcia pozycji, no i nasze elementy, które zostały wzięte pod uwagę w momencie, jak chcieliśmy ją dobrze zatargetować, tak? Zazwyczaj to będzie kilka elementów, które się na siebie mają nałożyć. Jeśli chodzi o końcówkę, czyli w jaki sposób osiągnęliśmy nasz wynik i czego rezultatem to było, tak? Co się złożyło na to, na ten wynik, on może być zarówno zyskowny, jak i stratny, to też pokazujemy. W tym wypadku akurat to był zysk w lipsach. Również odpowiadamy na pytania, czy był sposób zamknięcia za pomocą take profitu, stopa, z ręki, czy zamknięcie było zgodne z trading planem, czy niezgodne, bo może być tak, że całkowicie źle z pozycją zarządzaliśmy, przez co mieliśmy no, słaby wynik, tak? Dodatkowo opis, jakaś taka informacja, gdzie również opisujemy, czy byliśmy zadowoleni z tego, czy niezadowoleni. Robimy zrzut z ekranu, czyli no, wycinek już po fakcie, gdzie pokazujemy, kiedy była transakcja, jaki interwał, jak to się zakończyło, no i króciutko ocena spotkania transakcji, tak? Czyli zapamiętamy jakieś wnioski, które warto, żebyśmy zawsze mieli gdzieś tam z tyłu głowy, w momencie, jak będziemy podobny setup otwierać na przykład. Króciutkie podsumowanie, czy układ był zgodny z trading planem, czy wykorzystamy go w przyszłości, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to też dlaczego, czy wszystko było zgodne z zasadami. Zazwyczaj tutaj bardzo krytycznie podchodzimy do naszych zagrań, więc rzadko kiedy sobie dajemy piątki, a zazwyczaj tędzę do takiej oceny pośrodku, gdyż zawsze można to troszeczkę udoskonalić, tak? Nie jest to duże, to są zazwyczaj 3-4 strony, no, niekiedy 5 stron, a 4, z takim naprawdę dokładnym opisem danej transakcji, więc jeżeli jesteście zainteresowani, wysłamy Wam linka, mam nadzieję, że doszedł, jak nie, to jeszcze wyślę i tak jak mówię, no, to ma przede wszystkim dwa zadania, dwa cele. Pierwszy to usystematyzować nasz trading jeszcze bardziej, żeby jednak robić rzetelne statystyki, a dwa, no taka darmowy rodzaj edukacji dla Państwa, więc myślę, że tutaj wszyscy na tym korzystają. Ok, tutaj widzę, Pan Marek pisze, że się podoba, już dostał dwa razy. Proszę przesunąć. No Pan Jacek pyta, czy nie szkoda czasu na tak szczegółowy dziennik? To zależy, Panie Jacku, bo jeżeli miałbym robić każdą naszą transakcję opisaną w ten sposób, to faktycznie bym siedział cały dzień czy pół dnia i robił tego typu opis transakcji, więc zdecydowanie to nie wchodzi w grę. Natomiast jeżeli taki raz na tydzień, spokojnie ma to czas, około kwadrans, tak, 15 minut. To jest praca oczywiście na gotowym szablonie. My mamy szablon, tylko uzupełniamy go tekstem, wycinkami z wykresów, odpowiednio dobrym opisem. No,
Okej. Okay. Pan Tomasz pyta, co robić z transakcjami, które rynek nam wybije prawie od razu, czy na samym początku, też robić szczegółowe opisy. No jeżeli od razu nam wybija stopa, to ja czegoś takiego nie archiwizuję. Ja raczej archiwizuję trady, które może źle poprowadziłem, bo jeżeli powiedzmy wchodzę o godzinie 9:20, 9:25 od razu jestem na stracie, fakt, to archiwizuję jedynie w Excelu, bo to jest bardzo łatwo wpisać. Można jakąś tam przesłankę sobie dodać, tak, czy krótki opis, natomiast nie archiwizuję tego aż tak dokładnie. Natomiast jeżeli transakcja trwa co najmniej kilka godzin, czy kilkadziesiąt minut, to tak, to już bardziej. Okej, okay. Czyli tutaj tych transakcji już było kilka, one zostały wysłane. Tutaj widzimy na AUDCAD, tutaj było na Kiwi kilka zagrań, następne było również na kablu, więc no każde, tak jak mówię, jest opisane, jest szczegółowy wynik, jest sposób prowadzenia pozycji otwarcia i tak dalej, wykorzystanie narzędzi. Dobrze, przełączmy się zatem na prezentację. I króciutko jeszcze o stylach inwestycyjnych i za chwilkę zajmiemy się tymi narzędziami. OK. Opcjonalne elementy trading planu, target dzienny i miesięczny, czyli to, co wcześniej już zasygnalizowałem, najczęściej, żeby on był w pipsach. Liczba zyskownych, stratnych pozycji w ciągu tygodnia czy w ciągu miesiąca pod rząd, to też jest istotne. Wynagradzanie siebie za wyniki, czyli rodzaj jakiejś tam wypłaty dla siebie, to jest bardzo istotne, żeby nie było tak, że cały czas reinwestujemy nasze zyski, aż przyjdzie moment jakiegoś gwałtowniejszego obsunięcia kapitału, bo to no, naprawdę to boli, więc no, zawsze jakby staram się ustrzec przed tym. Rynek Forex jest rynkiem bardzo spekulacyjnym. 90% transakcji ma na celu otwarcie pozycji i zamknięcie zazwyczaj tego samego dnia. Przez to ta płynność jest tak ogromna, że nie mamy pozycji, nie mamy problemu włożyć na rynek bardzo dużą pozycję. I tutaj też mamy kilka podejść inwestycyjnych, tak? My się specjalizujemy w tych dwóch: day trading, scalping, a także swing trading. Long-term trading bardzo rzadko, nie pamiętam, kiedy trzymałem pozycję kilka tygodni, tak? Kilka dni, kilka sesji, jak najbardziej. Natomiast typowa nasza specjalizacja to day trading, czyli taki rodzaj aktywnego handlu. Oczywiście trading czy styl powinien być dopasowany do naszej osobowości. Jeżeli ktoś bardzo dobrze się czuje na wysokich interwałach, H4, D1, no to pewnie nie będzie day traderem i nie będzie patrzył na interwałem 5-15, to jest zrozumiałe, prawda? Więc nigdy też tego nie narzucamy, pokazujemy gotowe rozwiązania w różnych skalach czasowych. Króciutko, czym jest day trading? Polega przede wszystkim ten styl na tym, że otwieramy pozycję tego samego dnia. W mojej ocenie jest to najbardziej profitowy styl, jaki istnieje, przynajmniej moje wyniki są najlepsze, jeżeli uprawiam taki czysty day trading. Swing trading również. No, od ostatniego czasu, już od ponad 2 lat, jeśli tak się przestawiam sukcesywnie na to, żeby otworzyć jedną większą pozycję na kilka sesji. Natomiast zazwyczaj mieszam te dwa tak? Jeżeli widzę fajną okazję w ciągu dnia, to też ją wykorzystuję. Jeżeli widzę układ, tak jak wcześniej pokazałem na AUDCHF, na kilka sesji, no to taki układ też zagrywa. Styl długoterminowy mnie nie interesuje, więc nie interesuje mnie trzymanie pozycji w ciągu kilka tygodni czy kilka miesięcy. To jest dla mnie niewyobrażalne. Są duże koszty, są swapy, niepotrzebne naliczane jakieś opłaty za przetrzymanie czy za rolowanie pozycji. To jest troszeczkę no, za duży koszt. Jaka jest różnica między day traderem, czyli inwestorem indywidualnym, jednosesyjnym, tak, indywidualnym, jednosesyjnym, a inwestorem długoterminowym, czy grającym na giełdzie papierów wartościowych? Przede wszystkim okres inwestycji, tak? Day trader będzie tych pozycji miał o wiele więcej, na krótszy okres będzie zawierał. Bardziej będzie tutaj wykorzystywał analizę techniczną, czyli naszą specjalizację, gdyż analiza techniczna przy odpowiednim wykorzystaniu jest o wiele bardziej skuteczna, aniżeli fundamenty. Warto o tym pamiętać, tak? Że fundamenty pomagają technice, ale nigdy na odwrót. Technika jest numer jeden, jeśli chodzi o takie wykorzystanie, praktyczne wykorzystanie w swoim handlu, więc dlaczego z tego nie korzystać? Inwestor inwestujący na GPW czy na jakieś takie papiery wartościowe, no, nie będzie miał dźwigni. Natomiast day trader ten level ma. Są różnego rodzaju dźwignie, tak? Ja testowałem masę rozwiązań i obecnie wykorzystuję dwie, jeden do 100 i jeden do 500, odpowiednio przygotowując czy angażując swój kapitał, a natomiast to już było omawiane i w jaki sposób ten mechanizm działa na pierwszych spotkaniach, więc
nie będę się cofał odnośnie wykorzystania czy mechanizmu działania dźwigni. Wspomniałem wcześniej, że 19 lipca organizujemy darmowe spotkanie dla traderów w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim i tak wygląda sala, która jest dla Państwa zarezerwowana. Tutaj mamy ponad 300 miejsc, natomiast jeżeli przyjdzie 200 osób, również będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli przyjdzie nawet połowa. Robiliśmy podobne spotkanie w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim w marcu. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był, czy nie. Było niecałe 100 osób, również było duże zainteresowanie, fajne spotkanie wyszło, bardzo fajna dyskusja też na koniec, więc czy w przerwie, więc gorąco Państwa zapraszam. Gościem specjalnym będzie trader, który uzyskał 9 wynik na kilka tysięcy uczestników rok temu w międzynarodowym konkursie inwestycyjnym, to jest Polak. Stopa zwrotu, jaką osiągnął w ciągu miesiąca, to jest ponad 600%. Będzie chciał pokazać najlepsze transakcje, czy układy, jakimi się posługiwał, osiągając taki wynik. Z tego co wiem, rozmawiając z nim w międzyczasie, specjalizuje się w osiąganiu naprawdę wysokich stóp zwrotu w konkursach, tak? Czyli grając bardzo agresywnie, ale osiągając dużą skuteczność. Na przykład w ostatnim konkursie M-Forex miał wyniki, znaczy był w pierwszej dwudziestce, tak? Na ponad 8 tysięcy uczestników, więc tutaj wynik mówi sam za siebie. A tu widzę, się pojawiły zaproszenia. Wrocław, Poznań mamy to na uwadze, natomiast tego typu wydarzenia organizujemy raz na kwartał, więc następne pewnie będzie na jesień, a potem kolejne na zimę, tak? Więc to jest najbliższe Warszawa, 19 lipiec, sala już jest potwierdzona, wszystko już jest dopięte, niedługo ruszą zapisy i możliwość uczestnictwa, także na pewno będziecie Państwo poinformowani. Czy będzie spotkanie nagrywane? Tak, każdy z naszych eventów jest nagrywany. Czy będzie potem udostępniony? No, myślimy, że tak. Okej. Okay. Który wydział? No to będzie na, dokładny adres będzie na stronie, natomiast Uniwersytet Warszawski, główna siedziba, czyli na krakowskim przedmieściu, czyli samo centrum Warszawy. Podejścia rynkowe, jakie my propagujemy i które jest w naszej ocenie najskuteczniejsze, to jest to pierwsze, które tutaj Państwo widzą, harmony trading, podejście do rynku typowo od strony technicznej, geometrycznej. Nie gramy na newsach, nie gramy na tak zwanym momentum, czyli na silnych ruchach wybiciach, chociaż troszeczkę się tym wspomagamy. Jeśli chodzi o wave trading, czyli podejście liotowskie, również je wykorzystujemy, ale bardziej w oparciu o korekty. Trend following wykorzystujemy model prowadzenia pozycji. To jest na razie takie zasygnalizowanie tego, co będzie w przyszłości omawiane, gdyż każdy z tych elementów będzie rozwijany. I tutaj parę takich przykładów. Zagrań. Czym się różni zagranie dzienne na interwale wysokim, a na interwale niższym? Tak? To jest zagranie na euro-dolarze. Tutaj mamy kilka zagrań. Zwróćmy uwagę na pierwszą transakcję. Druga pozycja, ona jest stratna. Zobaczcie, strata jest, ale jest bardzo mała. Kolejna pozycja, długa. Typowo zagranie intradayowe. Zobaczmy. 2 czerwca, godzina 8:56 polskiego czasu. Zamknięcie, godzina 10:52. Zagranie bardzo szybkie, typowo na układzie sesji europejskiej, czy w tych godzinach. Zobaczcie, trzymamy się zasad, do godziny 11 jesteśmy już poza rynkiem, no z całkiem niezłym targetem. Kolejne zagranie, również układ europejski, szybki ruch spadkowy już na kolejnej sesji, na drugiego, więc to jest w miarę wykorzystywane, zazwyczaj co drugi, to trzeci dzień. Taką ciekawostkę Państwu powiem, że wczoraj mieliśmy spotkanie w grupie i bardzo dużo osób pokazało jeden prosty układ od połowy maja do końca maja, jak często on się pojawia. I praktycznie byłyby zagrania każdego dnia, więc to jest jeden prosty patent, który występuje niemalże codziennie. Zagranie na wyższej skali czasowej, na interwale dziennym, zobaczcie, analizę już wykonujemy, czy pewne elementy są nawet z grudnia 2013 roku, więc cofamy się pół roku wstecz po to, żeby móc wykorzystać pewne potwierdzenie geometrii w połączeniu z FIBO do wykonywania jakichś tam długich pozycji, prawda? No to już jest w zależności od tego, jakie mamy spojrzenie na rynek. My pokazujemy kilka wersji, tak? I zagrań jednosesyjnych, i zagrań swingowych, co też jest wykorzystywane. Zwróćmy uwagę, takie zagranie pośrednie, interwał jednogodzinowy na USDCHF, krótka pozycja w tym miejscu, tutaj sprzedajemy ze stopem wyraźnie powyżej ostatniego szczytu, z take profitem wynikającym z geometrii, a także z silnej strefy popytu, która tutaj leżała,
Zagranie było 3 czerwca, godzina 9:51. Zatargetowane było 2 dni później o godzinie 12:45, czyli zagranie typowo swingowe. Zobaczcie, takie ruchy przetrzymaliśmy. Potem tutaj pozycje odnawialiśmy. Tutaj były dane, tak? Natomiast to, co mówię, że technika ma wyższość nad danymi, dane wypełniają całe układy, co też tutaj jest to fajnie widoczne. To jest pozycja na funcie do jena, którą pokazywaliśmy również wczoraj, sposób prowadzenia pozycji, długie pozycje, a także finalny rezultat. To jest sposób archiwizowania. Zobaczcie, są 4 screeny, 4 zrzuty z ekranu, które nam pokazują, w jaki sposób pozycja jest prowadzona od początku, no na przykład do momentu wyjścia z jednej z pozycji. Tak, tutaj mamy archiwalny zrzut z naszego rachunku. Pokazujemy pozycję, która otwarta była 29 maja, zamknięta 9 maja, czyli trzymana no, dobrych kilka sesji. Jaki wynik? Ponad 200 pipsów na funcie do jena. Tak? No, takie pozycje również się zdarzają. Wraz z modelem prowadzenia pozycji, z kanałem, z jakimś komentarzem, bo wiadomo, no, trzeba wiedzieć logicznie, tak? Podchodzą do tego, co robimy każdego dnia, w jaki sposób pozycją zarządzamy. Tego typu układy będziecie niedługo mogli zobaczyć na Watch My Chart. Wersja beta już jest testowana, więc niedługo wypuścimy to już oficjalnie. Wszelkiego rodzaju analizy narzędzia w czasie rzeczywistym, dostęp do komunikatora będzie możliwy, także wszystko to z poziomu naszej strony będzie dostępne. A propos narzędzi, jakie już są dostępne u nas na stronie, może się teraz przełączmy i króciutko sobie to przeanalizujmy. Nasza strona to oczywiście fiboteamschool.pl, narzędzia i tutaj widzimy mamy 4 narzędzia, które wiem, że z których traderzy korzystają, kwotowania par walutowych. Jeżeli ktoś jest w terenie i chce sprawdzić w czasie rzeczywistym kurs euro-dolara na przykład, tutaj coś takiego możemy sprawdzić, zobaczmy, klikamy, no i nam się pojawia w czasie rzeczywistym dany kurs, zmiana procentowa, zmiana w pipsach, czyli jeżeli kogoś interesują takie statystyki, może na szybko się zorientować, co i jak. Kalendarz danych makroekonomicznych, między innymi nawiązując do tych godzin, o których wcześniej wspomniałem, czyli najważniejsze dane, moment publikacji jest istotny. Tutaj widzimy wszystko jest podane, czyli jak ważny jest dany odczyt, jaka jest prognoza, jaka była poprzednia wartość, jaka jest oczekiwana wartość, to wszystko jest jakby w jednym miejscu skupione. No i dodatkowe 2 narzędzia, na których troszeczkę chciałem się zatrzymać. Przede wszystkim korelacje pokazane w procentach. Mam nadzieję, że korelacja czym jest, wszyscy wiemy. Tak? Czy to jest połączenie jednej pary walutowej z drugą, w jaki sposób one są ze sobą powiązane. W ujęciu dziennym w różnych skalach czasowych, tak? W ujęciu jednogodzinowym, czterogodzinowym, dziennym, tygodniowym, a nawet miesięcznym, więc warto badać, w jakim położeniu są dane pary walutowe. To jest zmienność. Na podstawie zmienności też określamy, jakie dzienne zasięgi chcemy stosować. Takie zasięgi ujmujemy w pipsach, tak? Tutaj mamy ujęcie w procentach na dole, natomiast tutaj mamy ujęcie w pipsach, tak? Czyli bezpośrednio możemy to od razu sobie zaimplikować do naszego trading planu, czy do naszych założeń, no bo inny target będę miał na euro-dolarze, a inny target będę miał na funcie do jena, który jest bardziej dynamiczny, co też możemy z tej tabeli prosto odczytać. No. Skąd są te dane? Te dane są akurat z portalu MyFixBook, one są w czasie rzeczywistym przesyłane na naszą stronę, więc to się odświeża wszystko z automatu, jest przeliczane i jest odświeżane u nas na stronie. Forex, panie Arturze, to nie są futuresy, to jest OTC. OK, tak wygląda nasz serwis, jeżeli jeszcze Państwo na nim nie byli. Tutaj wiedzy darmowej mamy, czyli czy w postaci wideo, czy w postaci nagrań archiwalnych, czy w postaci materiałów, czy też opracowań. Narzędzia, które sobie omówiliśmy, najbardziej rozwijana zakładka przez nas, to jest blog, na którym pokazujemy nasze wejścia, nasze transakcje, nasze podejście do rynku, informacje o wydarzeniach, które organizujemy. Zazwyczaj 2-3 informacje w ciągu dnia staramy się sensownie Wam podać, tak? Króciutkie podsumowanie. Co powinien zawierać nasz biznesowy plan do Forexu, tak, czy do inwestycji?
No przede wszystkim pewne takie czynności, które jest rodzaj takiego nawyku, który musimy sobie wyrobić, czy coś już, co mówiłem wcześniej, przygotowanie do sesji i analiza posesyjna. Bardzo ważne jest robienie statystyk również po sesji, tak? Czyli jeżeli coś nam nie wyszło i chcemy to i chcemy jakby to poprawić, to też robić coś takiego. Widzę, że tutaj część osób już pyta o to, czy będzie dostępna prezentacja, czy nie, bo musi wcześniej wyjść. Oczywiście, że tak. Tutaj podsyłam w tym momencie informacje na czacie. Otrzymujecie dwa opracowania, czyli nie tylko tą prezentację, która jest teraz omawiana, ale także te pięć istotnych elementów, które wzmocnią wasz handel, czy wzmocniły nasz handel, więc warto z tego korzystać. OK. Osiem podstawowych reguł efektywnego trading planu, tu już się tak zbliżając pomalutku do końca. Widzę, że nam się przedłużyło 20 minut, mam nadzieję, że nie macie nam za złe. Tego jeszcze dosłownie 10 minut potrzebuję, żeby wszystko do końca omówić. Osiem przykładów, czy osiem takich ważnych filarów. Trend jest naszym przyjacielem, warto go określać na podstawie chociażby prostego mierzenia FIBO. Szybko ucinamy straty, jeżeli nie jesteśmy pewni do układu, tutaj nawiązując na przykład do formacji harmonicznej, lepiej stać z boku, tak? To jest określenie tego układu, którego po prostu nie powinniśmy zagrać. Nie ma traderów podejmujących tylko i wyłącznie dobre decyzje, straty są częścią gry, warto brać to pod uwagę. Nauczmy się akceptować straty, czy na przykład mamy jednego stopa, dwa take profity, potem dwie straty, trzy take profity, tak? Żeby to było powtarzane w czasie, to co mówiłem na początku. Unikamy rynków o małej płynności. Jakbyście mogli napisać, czy jest tutaj z nami część inwestorów, która również gra na akcjach, na GPW, czy wszyscy są, którzy grają na rynku OTC? Jakbyście mogli napisać, jakie jest wasze doświadczenie? GPW, OTC, akcje, OK. I tutaj bardziej ten szósty punkt jest do akcji. My też przeprowadzamy analizę harmoniczną na największych akcjach, najbardziej płynnych, dlatego taki wniosek. Unikamy rynków o małej płynności, jeśli chcemy grać technicznie. Jeżeli gramy na full, jakieś mamy inne, nie wiem, strategie podbierania akcji, czy akumulowania akcji, bo troszeczkę się inaczej gra, no to możemy to robić. Natomiast jeżeli chcemy podejść tymi technikami, czy mierzyć odpowiednio za pomocą układów, tych, które działają na OTC, bo one działają też na akcjach, no tylko warunek jest taki, że musi być płynny walor, tak? Papier musi być płynny. Najlepiej to jest WIG 20, 40, również 80, dawna 80 też, nic z rynku New Connect, tego nie ruszamy. Praktycznie 60 najbardziej płynnych spółek z WIG-u, tak? Polskich spółek, no polskich nie tylko, to ukraińskie również. Pamiętajmy, rynek nie wie o naszym istnieniu, także nie możemy sobie czegoś przepisywać, że to jest nasza zasługa, że zasługa naszej analizy, że tak wspaniale zarobiliśmy. Zazwyczaj to jest efekt tłumu, który również ten wykres podciągnął, tak? No i ósmy punkt, chyba najważniejszy, działajmy zgodnie z trading planem. Dzień z naszego życia i dzień z życia naszych kursantów, z naszych czytelników, na konkretnym przykładzie, godzina 8 czy 8.15 już jesteśmy na rynku, czekamy na otwarcie z giełdy londyńskiej, godzina 9, 10.30 publikacja danych z Wielkiej Brytanii, 11 publikacja danych z euro, z Eurolandu, tak, jakieś wypowiedzi ważnych polityków, zazwyczaj w tych godzinach 11, w godzinie 11 się pojawiają. No i 8.11 pierwsze transakcje, czy pierwsze sygnały do zajęcia pozycji powinny być. Padło pytanie, czy mamy lunch time na Forexie. Oczywiście, że tak, to są 3 godziny, zazwyczaj tak nieformalnie napisane od godziny 11.30 do 14, czy do 14.30. Rynek się wypłaszcza, tak? Idzie sobie bokiem, jest o wiele mniejsza zmienność. Wchodzimy na rynek zgodnie z założeniami strategii amerykańskiej, no od 14.30 czekając do 16.00 na kolejne okazje. Troszeczkę inaczej rynek się zachowuje, warto wiedzieć, jakie są specyfikacje w tych godzinach, na różnych parach oczywiście, ale wtedy się pojawiają kolejne jakieś pozycje do tego, żeby, czy układy, żeby pozycje zająć. Strategia europejska do czasu londyńskiego, amerykańska w momencie, jak się pojawiają pierwsze dane i wchodzą Stany Zjednoczone do gry. Checklista jednego z naszych kursantów, jak on sobie to poukłada, tak? Czyli godziny handlu bardzo podobne. Obserwacja rynku,
trading 9.11, 14, 14.30 obserwacja rynku, trading do od 14.30, 16.30, czyli podobnie jak to u nas wygląda. Zobaczcie, jasno zdefiniował warunki otwarcia pozycji, prowadzenie i zarządzanie pozycją. Teraz króciutko Wam to przedstawię. Wymienię tutaj pewne układy, no, układy, których się nauczył od nas, czyli rodzaje korek, rodzaje mierzeń, układów harmonicznych, dodatkowe potwierdzenia w postaci formacji świecowych. Prowadzenie pozycji, czyli kiedy zarządza pozycją, kiedy ją przestawia na break-even, kiedy zamyka połowę pozycji, kiedy wychodzi z geometrii. Zobaczcie, to jest wszystko rozpisane. Money management, czyli jak dużo swojego portfela ryzykuje na pojedynczy trade. Kiedy odchodzi od rynku, bardzo fajny punkt, który poruszył. Dwie pozycje stratne pod rząd, dwie pozycje na break-even. Na break-even pojawiająca się wewnętrzna potrzeba załamania jakichkolwiek z zasad. Tutaj od strony psychologicznej pokazał taką słabość człowieka, więc to jest też fajnie, że to ujął. Inne warunki handlu, to mi się podoba, kiedy nie handlują, tak? Czyli okres małej zmienności, okres przedświąteczny, moment publikacji danych, złe samopoczucie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Czyli to też jest istotne. Jeżeli nie mamy humoru, to lepiej, żebyśmy się rynkiem nie zajmowali. Pięć elementów, które usprawnią nasz trading. Po tym spotkaniu, jeżeli się zapiszecie bezpośrednio w tym miejscu i będziecie chcieli odebrać opracowanie, ono jest w PDF-ie przygotowane dla Was, więc spokojnie możecie sobie przeczytać, wydrukować, ale przede wszystkim stosować, tak? Gdyż takie jest jego założenie. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi fanami na facebookowym fanpage'u, to zachęcam do zalajkowania. Dlaczego? Dlatego, że jest taka fajna opcja, otrzymuj powiadomienia. Jeżeli często siedzicie na fejsie lub przeglądacie Facebooka, patrzycie, co tam się dzieje, to otrzymacie powiadomienie w momencie, jak coś, nie dwa, trzy razy dziennie coś się pojawia, czy to kodeks kodeks żelaznych zasad tradera, czy nasze wejście, analizy, czy jakieś, nie wiem, spojrzenie na rynek, czy coś wrzucane około forexowego. Jeżeli tę opcję zaznaczycie, te powiadomienia Wam zaczną wyskakiwać. To nie jest żadnego rodzaju spam, to są takie czysto rynkowe informacje. Więc wiem, że część osób z tego korzysta, więc warto. Kolejne spotkanie, tutaj już poruszymy mojego konika, tak, moją ulubioną część całego tradingu, czyli szeroko pojętą analizę techniczną. Tak jak mówię, będę potrzebował co najmniej 3 spotkania, aby szczegółowo to omówić, tak, na podstawie transakcji, pokazać pewnego rodzaju techniki, które działają mniej, które my wykorzystujemy, jak osiągnąć tą przewagę, jakie wskaźniki, tutaj również padło pytanie, widziałem wcześniej o wskaźniki, też będziemy je omawiać, które formacje świecowe działają, które są skuteczne, które mniej, jakie narzędzia dodatkowe, narzędzia analityczne, Fibonacci Team i nasi traderzy wykorzystują. To wszystko za miesiąc, tak? Dokładny termin będzie podany, dostęp do prezentacji jest możliwy pod tym linkiem, który Wam wysłałem. Przypominam, 19 lipiec, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, gość specjalny, trader, który uzyskał stopę zwrotu ponad 600% rok temu w konkursie inwestycyjnym, będzie gościem specjalnym. Zapraszam z tego miejsca również do uczestnictwa w darmowych konsultacjach w Talk Basic, do uczestnictwa w zaawansowanych konsultacjach webinarowych, one są co wtorek o godzinie 19, więc można przychodzić, można tam się uczyć, wspólnie z nami dyskutować, gdyż zazwyczaj fajna też dyskusja się pojawia. I jeszcze chciałem na zakończenie omówić ten symulator w Excelu, który troszeczkę mi umknął, ale już go odpalam. Tutaj to mamy, tak? Nowy trading plan, czy dziennik transakcyjny pokazujemy bezpośrednio w mailach, tak, które wysyłamy do Was, więc to jest tam poruszane. Ok, kolejne pytanie, jaka będzie cena Watch My Chart? Cena będzie bardzo przystępna, więc myślę, że każdy będzie mógł skorzystać z tego narzędzia. Ile czasu poświęciliśmy, żeby nauczyć się na Forexu na tyle, żeby mieć tego dobre wyniki. No tak jak mówił, mnie to zajęło około 20 miesięcy, tak, niecałe 2 lata. To były lata 2008-2010, więc mniej więcej tak to wyglądało.
Wracając do pliku Excelowskiego, w jaki sposób operujemy dwoma wielkościami, czyli skuteczność i stosunek zysku do ryzyka, aby nasza krzywa kapitału rysowała się w taki sposób, jak tutaj sobie za chwilkę zaznaczymy. Zaznaczmy skuteczność na poziomie 40% i stosunek zysku do ryzyka, to są te dwie wartości zaznaczone na żółto, 1 do 1, tutaj możemy wpisać, czyli 100 do 100. Zobaczmy, w dłuższym terminie na podstawie 1000 zagę, 1000 trade'ów będziemy mieć krzywą kapitału w dół. To jest taka symulacja, która mi też pomogła w pewien sposób określić, jakie wartości muszę mieć, tak? Jaka może być skuteczność, powiedzmy przy 35%, ale żeby mój wynik był dodatni, czyli sprawdźmy stosunek zysku do ryzyka na 2 do 1. Widzimy, w dłuższym okresie czasu będziemy tracić. Natomiast jeżeli sobie weźmiemy 3 do 1, nasza krzywa kapitału już jest profitowa. Tak? Jeżeli sobie weźmiemy 2,5 do 1, oczywiście to jest założenie modelowe. Do tego należy określić jakieś poślizgi cenowe, chociażby tak, jakieś odchylenie od normy. Natomiast to jest takie modelowe założenie. Tutaj możemy sobie F9 robić różnego rodzaju symulacje, prawda? No, to akurat teraz mi się to nie odświeża. Natomiast jakie na przykład skuteczność przy 60%, ale stosunek zysku do ryzyka weźmiemy poniżej 1 do 1, bo też tak może być, co się dzieje. Zobaczmy, przy 60%, czyli na 10 transakcji 6 wyjdzie TP, take profitem, ale stosunek do ryzyka jest ujemny, czyli jest poniżej 1. Mamy 8 take profitu, 8 pipsów take profitu, 10 pipsów stopa, tak? Co się dzieje przy takiej skuteczności? I tak zarabiamy, chociaż widzimy, że ten wykres już jest przerwany. Czyli to jest taki rodzaj też takiej symulacji, która nam mówi, w którą stronę chcemy iść, tak? Czy to ma być skuteczność, czy to ma być stosunek zysku do ryzyka. Ile dziennie takich transakcji, tutaj pan Marek pyta, trzeba zrobić? No nie ma jednej odpowiedzi. Ja swego czasu wykonywałem dużo, bo nawet 5 transakcji w ciągu dnia. Obecnie mam ich troszeczkę mniej. Również gramy, no, w naszym teamie jest kilka osób, prawda? Więc to też jakby inaczej liczymy transakcje zespołu, czyli liczymy nasze indywidualne. No ale raczej jesteśmy aktywnymi graczami, tak? Ok. Słuchajcie, kończymy chyba pomału, prawda? Jakieś pytania jeszcze? Czy można dowolne dane wrzucać do arkusza Excelowskiego? Tak, oczywiście, że tak. Czyli możemy sobie zmieniać, no, operować przede wszystkim dwoma wielkościami. Skuteczność, stosunek zysku do ryzyka. Czy mamy w teamie skalpera? Tak, mamy. Maja specjalizuje się w ultrakrótkich, ale w wysoce efektywnym, wysoce skutecznym tradingu. Więc no, mamy dosyć mocno zróżnicowany nasz zespół i każdy się specjalizuje w jakimś tam stylu, także fajnie się uzupełniamy. Ok. Dobrze, widzę, już raczej się żegnacie, więc jeżeli nie ma więcej pytań, to ja również ze swojej strony bardzo dziękuję za poświęcony czas. Półtorej godzinki nam to zajęło. No, chciałem wszystko pokazać i tak wydaje mi się, że w takim raczej ekspresowym, dynamicznym tempie, także przepraszam za te pół godziny poślizgu, no ale tyle materiału było, więc nie wiem, że warto to wszystko przekazać. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam we wtorek o godzinie 19. Pokazujemy nasze transakcje, narzędzia, techniki. 19 lipiec, Warszawa. Spotykamy się na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie jest darmowe, dostępne dla wszystkich. Kolejny piąty spotkanie w swoich Forex za miesiąc, również w środę o godzinie 19. Dobrze, dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę. Powodzenia na rynku i do usłyszenia niebawem.